studiu z nami Robert Talarek, bokser, górnik. A wiesz, że po ostatniej walce z Norbertem Dąbrowskim mówią też na ciebie Rocky? Rocky. Słyszałeś o tym? Balboa. No, coś słyszałem. Słyszałem, że mówią Rocky. Tak, w ogóle dzień dobry, witam was. Dzień dobry. Miło was w ogóle tutaj widzieć w redakcji. Mówią Rocky. Słyszałem właśnie jakieś komentarze, jeżeli chodzi o moją walkę, że to się oglądało jak w filmie Rocky. No, emocji myślę nie brakowało, jak najbardziej tam były zwroty akcji, raz Norbert Dąbrowski uderzał, raz Talarek uderzał. Najlepsza walka tego wieczoru, nawet słyszałam najlepsza walka roku. To się okaże, rok jeszcze jest długi, fajnie by było być w takiej nominacji. Jak najbardziej. To będzie rok Rockiego? może się przyjmie. Może być rok Rockiego, nie mówię nie. Jeszcze do końca roku mamy dużo czasu, także może się coś ciekawego jeszcze wydarzyć. Robercie, my się zastanawialiśmy z Bogdanem, czy ty wolisz przegrać po genialnej walce, czy wygrać po słabej? Wolę wygrać po słabej. Będę cztery. Każdy bo tej ostatniej to było tak jak... Każdy sportowiec woli wygrywać. Wiadomo, że taka ogólna otoczka, zaprezentowanie się po przegranej walce też jest fajną przygodą, z tym, że sportowiec woli jednak wygrywać i piąć się do góry, do przodu i cały czas podnosić swoją poprzeczkę. Ale wiesz, jest takie łacińskie powiedzenie gloria victis, chwała zwyciężonym, i w tej ostatniej walce to ty byłeś zwycięzcą mimo przegranej. W mojej opinii. Aha. W mojej również. Wygranym może byłem... Zwyciężyłeś sam z sobą, ze swoją słabością. Tak, to było też nowe doświadczenie w moim życiu, w karierze też sportowca, bo to było pierwsze liczenie w moim zawodowej karierze i w amatorskiej też nie pamiętam liczenia. Nigdy mnie takie rzeczy nie spotykały, aż tu nagle takie przypadłości. Przynajmniej wiemy, co się z tym wiąże. Wiemy, jak można teraz się ratować w takich sytuacjach. No właśnie, co się czuje, jak następuje taki knockdown? Taki knockdown, jak następuje, troszkę nam odcina prąd władzę w nogach, z tym, że trwa to chwilę, trwa to parę sekund, paręnaście sekund, zależy po prostu pewnie, jaki to jest mocny cios. No właśnie, kiedy tracisz władzę w nogach, siły fizyczne, to masz jakiś rezerwuar energii, nie wiem, masz jakiś specjalny wzmacniacz, który cię stawia z powrotem na nogi? Coś myślisz o czymś? Podejrzewam, że włącza się jakiś instynkt taki samo przetrwania w organizmie i to też pozwala przetrwać. To nie jest świadoma decyzja, że nagle myślę sobie o czymś przyjemnym, wyobrażam sobie coś, wizualizuję. Albo tak po prostu... się wkurzam i z tej złości czerpię energię. Być może ze złości, ale też podejrzewam, że z tego, że jesteśmy w zagrożeniu, prawda? Jesteśmy w zagrożeniu, przeciwnik nas chce dobić i my automatycznie musimy się tutaj ratować, uciekając na nogach, przytulając się. I to mi tam wyszło, że... Czyli to jest coś zwierzęcego, tak? Taki instynkt. Myślę, że może to tak być. Tak, jak najbardziej. I ta sama krew, prawda? Jeżeli pojawi się nasza krew, rozcięcia, my nie chcemy po walce źle wyglądać, prawda? A jeżeli mamy takie rozcięcie, to dodatkowo się po prostu wzmaga taka mocna złość. No właśnie, dlatego dzisiaj jesteś w naszym studiu w okularach. Tak. Właśnie podczas tej walki, słynnej walki z Norbertem Dąbrowskim, zderzyliście się głowami, wtedy no, miałeś uszkodzony łuk brzuchowy. Właściwie cały ring był pokryty krwią. Powiem szczerze, no, nawet mnie, mężczyźnie, ciężko to było oglądać. Jak ty na to spoglądasz? Widzisz dookoła krwi, co to cię rzeczywiście rozjusza? No, może i rozjusza, ale może też tak nie do końca, bo człowiek patrzy, żeby też krew krwią, ale chce oczywiście wygrać walkę, prawda? Pomimo tej krwi, no krew nam utrudnia, zasłania nam tę widoczność na jedno oko.
na pewno się też dostała krew do drugiego oka. No, no trudno, widoczność jest po tym, przy takim zawodniku, przy takiej kontuzji. Trudno się walczy. Jak najbardziej trudno się walczy przy takiej mocnej kontuzji, jak krew praktycznie leci ciurkiem z powieki. Czy praca górnika bardzo ci pomaga w tej twojej karierze sportowej? Trudno powiedzieć. Na chwilę obecną staram się, żeby ona pomagała, czyli tak fizyczność, wytrzymałość też tam jak najbardziej można poprawić. No właśnie, ale bo też mówiłeś nie kiedyś, ma tej regeneracji sportowej, prawda? Mówiłeś kiedyś w jednym z wywiadów, że ta praca w kopalni daje ci tę przewagę nad rywalami, że tak naprawdę dla ciebie ta praca to też jest trening. Zgadza się, ja to też już traktuję jako trening właśnie, jeżeli mamy, jak ja od poniedziałku do piątku chodzę na 8 godzin do pracy na kopalni, zjeżdżam, jest inne powietrze, jest inne praktycznie ciśnienie, warunki są inne, prawda? To też również myślę, że wpływa na tą wydolność organizmu. Nosisz ciężary, prawda, też? Oczywiście, oczywiście nosimy ciężary, tam cały czas praca polega na tym, że trzeba po prostu użyć konkretnej siły, żeby pracę wykonać, bo jeżeli tam będziemy coś ściemniać, coś nie damy z siebie pełnego maksa, to też również tej pracy nie wykonamy. No właśnie, jak ty znajdujesz energię po całej nocnej, całonocnej szychcie, żeby po, nie wiem, przespaniu się później jeszcze uderzać w gruszkę i skakać na skakance? No staram się, jak mogę. Ta energia się znajduje po pracy. Może tej energii nie ma, bo jakbym miał po pracy bezpośrednio iść na trening, to raczej by było bardzo ciężko, ale ratuje mnie 2 godziny dżemki bezpośredniej po pracy i te 2 godziny bardzo mnie regeneruje. I sen bardzo regeneruje. Sen jest podstawową regeneracji w życiu sportowca, dlatego takie 2 godziny dużo dają i po takich 2 godzinach drzemki po pracy idę na trening i w miarę daję radę, żeby dobrze potrenować. Skąd ty czerpiesz, Robert, siłę do tego, żeby rzeczywiście tak ciężko pracować, żeby cały czas iść do przodu? Czy to jest jakiś cel, który ci przyświeca? Czy to jest miłość do tego sportu? Oczywiście, no sport, no lubię ten sport. Sport już praktycznie trenujemy. Trenuję ten boks około 20 lat, także... A jak się to zaczęło w ogóle? To był jakiś impuls, czy dłuższe przemyślenie? Ktoś cię zainspirował, czy sam z siebie wydobyłeś tę chęć? Zaczęło się to z młodzieńczych lat, ale jeżeli chodzi o tą siłę, ta siła... Co cię tak pcha do tego, żeby rzeczywiście mało spać, do tego, żeby zarywać noce? Do tego, żeby cały czas iść do przodu. To boks wzbudza emocje, ja tak powiem. Boks wzbudza emocje. Sama ta myśl, że możesz stanąć na jakimś wysokim piedestale, możesz być mistrzem świata, to daje nam, to automatycznie wzbudza emocje w tym człowieku, który chce zostać tym mistrzem świata, prawda? Ja mam cel zostać mistrzem świata, wzbudzają się we mnie wtedy duże emocje i myślę, że te emocje również pomagają mi wytrwać właśnie w tych trudnych chwilach i łączyć to wszystko z pracą na kopalni. A na samym początku był ktoś, kto popchnął cię do tej kariery? Nie przypominam sobie. Wszystko czerpiesz z siebie samego. Zacząłem trenować, to poszedłem sam na trening bokserski. Próbowałem kilku sportów, jednak sport, jakim jest boks, został na dłużej. Po pierwszym sparingu już wiedziałem, że chyba to chcę robić. No jednak miałem przerwę w swojej karierze spowodowaną tam wieloma aspektami takimi pobocznymi, ale teraz, gdy jestem 5 lat na zawodowstwie, staram się cały czas rozwijać i tutaj się powolutku spełniam. A propos tego rozwoju, to jakie wnioski po tej ostatniej walce wyciągnąłeś? Wnioski wyciągnąłem takie,
że jednak tutaj z takim zawodnikiem nie w mojej kategorii wagowej to jest duże ryzyko dla mnie, żeby brać takie boje. To raz. Czyli Norbert Dąbrowski to był błąd, tak? Niekoniecznie, bo błąd to może była taktyka, jaką podeszłem do tego właśnie, do tej walki. Bo skupiłem się na tym, że przełamię Dąbrowskiego w pół dystansie, będę bił dużo sierpów, haków podbródkowych. Takim stylem będę boksował. Co w rezultacie doprowadziło do kontuzji łuku brywego, prawda? I myślę, że to zaważyło na tym, że dalsze losy tej walki zaważyły. Chcieliśmy z tobą porozmawiać, oczywiście ze względu na walkę, oczywiście ze względu na sport, na to, jakim ciekawym człowiekiem jesteś. Łączysz tak naprawdę trudną pasję z ciężką pracą. Ale chcieliśmy też prosić cię na podstawie swojej i pracy, i swoich zainteresowań, żebyś doradził nam wszystkim, jak właśnie podnosić się metaforycznie, jak się podnosić z desek życiowych. Szukać emocji, szukać przede wszystkim emocji, bo emocje nam dają siłę. Szukać emocji, a znajdziemy emocje wtedy, kiedy po prostu wyobrazimy sobie, że możemy z kimś stać się kimś, kim chcemy być. Prawda? Bo mi się te emocje udzielają wtedy, gdy oglądam Mistrzów Świata, na przykład w mojej kategorii, i wyobrażam sobie, że z nim nie walczy teraz przeciwnik, z którym on ma walczyć, tylko ja tam wchodzę. Czyli tak jak śpiewała Paktofonika, jesteś Bogiem, wyobraź to sobie, tak? Bardzo dobre porównanie, tak? Może bogami nie będziemy, ale mistrzem świata będąc, to już jest naprawdę duże osiągnięcie. Cel jest bardzo trudny i wielką pracę trzeba włożyć, żeby osiągnąć taki cel. Czyli możemy być mistrzami świata właściwie w każdej życiowej dziedzinie. Jak najbardziej możemy być, tylko to już jest kwestia waszej determinacji, waszego zaangażowania, i te zaangażowanie weźcie właśnie z tych emocji, które wami rządzą, które wam dają energię, i to one są najważniejsze. Tutaj emocje najwięcej działają. Robert, rozumiem, że obiecujesz nam, że kiedy zdobędziesz tytuł Mistrza Świata, odwiedzisz nas tutaj na Kopcu Kościuszki w Radio RMF FM. Jak najbardziej obiecuję. Mile tutaj spędzam czas, fajne towarzystwo, super redakcja, i jak najbardziej chętnie tutaj znowu do was wpadnę. A jak zostaniesz mistrzem świata, to zerwiesz z górnictwem? Przemyślę to, ale raczej tak. Tego ci życzymy. Robercie, wszystkiego najlepszego. Mocno trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo. Kłaniamy się. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy.